Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. A także Staszek, dzień dobry. No Korle i... dzisiaj obiecał na koniec szantę, prawda? Korle obiecał, więc dzisiaj Korle robi szantę. Czekaj, dzisiaj? A to ty nie chcesz, to ty musisz w takim razie w harmonogramie u siebie zmiany wprowadzić, nie? To, bo wiesz, ja na obróbkę tego odcinka mam jakieś 40 minut, to nie jest wystarczający czas. Kurczę, zabezpieczyłeś się faktycznie no, przed widzisz, tym. No, widzisz, to na następny, na następny. Ale to byśmy musieli wcześniej nagrywać, żeby nie było, że będę coś nagrywał musimy tego zrobić, dnia, żebyś którego szantę skakuje. No. Tak, ty musisz też szantę zrobić, bo to kurczę. Szantę, nie ma tak szansę łatwo. Liże. Szanta, 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 szanta na sukces. Było coś takiego. Były szanta na sukces, tak. I tak samo my mamy ponownie dodatek głębokie morze, o może tak tym razem ugryziemy temat. Haj to głębokie? No nie wiem, tak na nasze, żeby przetłumaczyć. Właśnie, bo tak próbuję z tego angielskiego przenieść na polskie, nie? Że... Wielkie wody. Tak bym powiedział. No to głębokie wody chyba tak bardziej, głębokie, no bo wielkie wody to szerokie, tak. No. No dobra, ale to nie ma co kombinować. My i tak będziemy mieli to nie lada zadanie, bo dzisiaj odpalamy SI na poziomie trudnym. Poczuliśmy się tak pewnie. No, a przynajmniej tak sobie wymyśliłem, że jak będzie SI na poziomie trudnym, to nie wiem co. A, no to będziemy mogli przynajmniej dzisiaj w tym odcinku powtórzyć tę mapę 3 razy i dokończyć ją o Staszka, nie? No. Rozumiem, taki masz plan, okej. Okay, tak, okay. Dowódca przeciążenie, bez żartów, nie? Najlepsza nazwa polska dowódcy ever. Czyli będzie, to po angielsku byłby pre-pregnancy? Tak, coś takiego? Over, skoro jest over jeszcze przeciążenie. Over pregnant, tak się nazywa jego o, wersja over angielska. Pregnant, angielska. Okej, okay, dobra. No to wiemy, kim gramy. Trudny bot przeciwko nam, a mapę zobaczymy za moment, jak wbijemy do gry. To startujemy, nie? A czy coś jeszcze masz... robi przeciążenie, czy... pokazałeś, no, pokazać przeciążenie. Przeciążenie. Szybkość ulepszeń wzrasta 100%, więc pamiętaj, że warto ulepszać różne rzeczy. Stacje naprawcze mieszczą 100 sztuk metalu i jednostek. A, to warto budować stacje naprawcze. Ulepszenie broni i urządzenia można cofnąć. To nie wiem, czy się przyda. Kolektory zasobów mają 100% większą produkcję. O. Kurczę, to co tego? A, bo to jest aktywne. Dobra. Aktywne. To już nie jest takie o. To, co mam na ciebie wymusić, kliknięcie gotowy, czy... A, okej, okay, dziękuję. Tak, więc zaczynamy. Sugestię zrobiłeś taką delikatną. No, wymusiłem cię, mentalnie wymusiłem na tobie. Mentalnie wymusiłeś. To są statki, które mają 2 reaktory w ogóle, co to za pomysł? No, 2 reaktory mają od razu lotnisko. To wiesz, chwilowo ty tam zajmij się... Ja się zajmuję dołem. No, zajmij się dołem. A, bo ty obserwator, dobra. A ja górą, nasza tak. Technologia, tak. Dobra. Tym brzydko wkomponowana w cały obszar, nie? No dobra, ale to w takim razie nam by się przydało... A, bo ty tak ostro poszedłeś w te materiały. O, patrz, kurczę, już bardziej się nie da. No nie. No trzeba przyznać, że tutaj zbieramy ładnie. Ale to może co, jak amunicja? Mamy 2 generatory, to mamy 2 razy więcej energii? Nie zwróciłem uwagi, ile normalnie nie, zbieramy. Nie, ale możesz stracić jeden, a potem masz jeszcze drugi pewnie. Ale generator nie służył też między innymi do tego, żeby energię pozyskiwać? A pies to wie. Już myślałem, że chcesz o drapaniu coś powiedzieć. Drapaczka. Panie drapaczka. To mimka. A myślę, że konkurencja dla grapaczki. O, to już takie skojarzenie. No. Już pierwsze ulepszenie, bo widzę, że mamy ulepszenie na start. Już warsztat jest. No już mnie zastanawia, czy no. Właśnie nastawiamy się na flaki, czy stawiać strzelców normalnych gdzieś flacki! Tutaj na brzegu. Oj, flacki to flaczki, już będą memiczne, flaczki, powiem tak. Ci po tym twoim ostatnim tutaj. Show. Show, no. No, flaczek by flaczki się przydał, muszą ale... być. Tylko się zastanawiam, bo wiesz, bo tu fajnie strzelec by sobie posiedział, a... Ale trzeba by było wykorzystać tę okolicę do czegoś. Kominki może, nie? Bo to... No, może tak. Nie mamy energii za bardzo, a tutaj energia się przyda. A co budujesz? Warsztat, czyli co, będę mógł ich męczyć mortarami, tak? Już niebawem. Co sobie wymyślisz, tym możesz męczyć, nie? No, pamiętaj, że on jest na trudnym, więc nie ma co tutaj zwlekać z różnymi pomysłami, nie? Więc ja może postawię gości, bo i tak mamy zwrot za ich tam później. O! Kopuła energetyczna już jest możliwa do ustawienia. Nowa. I mortary. Stawiaj.
A ty chcesz cztery kominy, czy na trzy nam wystarczy? Cztery kominy. No i dodajesz mi odpowiedź. O kurde, Giotto, czy w którym miejscu ten? No bo nie wiem, czy chcesz jeszcze tam komin stawiać, czy nie, no to wiesz. Tam miały być, wiesz co, tam miały być flaczki. Gdzie ty chcesz flaczki ustawić? Ja myślę, że na dole flaczka, żeby tak, wiesz, ściągać. O, tutaj ustawiam laser, ale ogólnie, że flaczek będzie gdzieś na dole sobie stał. Na dole flaczek, na górze maczek. No. O, lokowanie. A, nie, no właśnie nie, to taki kwiat no, jest, nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. O, tutaj se właśnie, tu se porozstawiaj swoje kurcze wystrzałowe te. Weź sobie tam te pomęcz. No właśnie, jedziesz, o, patrz, patrz, jak on ma obronę antymortarową, a ty tam się zwlekasz. My musimy te samoloty, w sumie jakby amunicję, a co jest potrzebne, żeby amunicję postawić? Masz tam to wszystko jakoś pod kontrolą? O, patrz, doleciało no i myślę, że tutaj nie będę się ograniczał zmęczeniem przeciwnika, patrząc na to, że no jest ty, na trudnym. Ty, no, czego ale zapomniałeś? Wizja. Uważaj, o, uważaj no. Na tę wizję. Co tam wybudowałeś? A, to łódź podwodną. Samolot z wody. O, samolot no. Z wody jak pierogi będzie. To piękne. Będzie Sub Air, nie? Tak. Sub Air? No bo jak a masz to, Submarine, to no to będzie Sub Air, nie? To... Saber. Saber, tak jak saper no. Trochę. Co tam się ale, dzieje? No męczę go ogniem. Mam nadzieję, że go męczę ogniem. A co tam budujesz? Dobra. Dwa flaczki? Patrz, to teraz się dzieje tam na do... O, tyle. Już no mnie zastanawia, co... ale to co, to nie będziemy mieli więcej kominów. Okej, to jeszcze jeden tutaj. Mortarek. No myślę, że trzy wystarczą. No też mi się wydaje, że... Patrząc na to, że przeciwnik ma jeden... A ty poulepszałeś tu już na dole te generatory. Co ulepszałem? O Jezu. Nie, nie ulepszałem nic. To nic? One może są ulepszone z racji tej postaci, jaką gramy. Nie, nie. Albo były na startu ulepszone. Nie. A może były faktycznie, nie zwróciłem uwagi. No. Słuchaj, a jak jest... z kwestią amunicji? O, mamy już amunicję jastrzębi i amunicję do przelotu orbitalnego, ale do przelotu to rozumiem, że wymaga tej takiej dziwnej skrzyneczki. Stawiasz amunicję do jastrzębi, czy jeszcze nie? Stawiaj. Ja stawię, bo ja już bym chętnie jednym jastrzębiem bym tu poleciał. O, tam to naprawdę całkiem dobrze postawię. No póki co to chyba mogę tylko mortarami, tylko na to nas stać, nie? No, zobacz, ale zobacz jaki dół jest, patrz ile jest magazynów, patrz ile jest wszystkiego. O, patrz jak tutaj wykorzystuje jego... A kurczę, to jakby, w sumie jakby mortarki ustawić więcej każdy flatków? Na inny strzał, nie, to bardziej patrzę tak, żeby nie leciało to razem, to on będzie musiał mieć przerwy w strzelaniu, nie? O, patrz jak sobie tam buduje ten, no to jest całkiem ambitny ten komputer, nie? No, amunicja. A będziemy orbitalnie jeszcze tam coś się bawić, czy no ostatnio tak? Orbitalnie strzelałem, nie wiem czy chcesz, żebym się podjął tego wyzwania raz jeszcze. Rozstawiaj sobie amunicję. O, patrz! A czemu? Czekaj, to nie jest flak! To nie jest flak! Wo! Trzymaj się! Na dzień dobry, ale pięknie. Jak do tego? Ale zniszczył nam barierę tę laserową, nie? Jeszcze do tego zobacz, wszystkiego. Zobacz, my byśmy co przygotowani jest? Byliśmy, że wszystko na spokojnie, a tu zobacz co się dzieje, ciśnienie podniósł już. No, ale to teraz ja nie wiem jak ale czemu bariera energetyczna się w takim razie nie odpaliła na te jego... Może na kanony nie działa? Może nie działa na wszystko, to byłoby zbyt piękne widocznie. Dawać samolot, oj. Samolotem strzelaj jakimś. No ale dopiero, dopiero amunicja powstaje lotnicza. Jak to? Ja tym już mogę chyba strzelić? Nie. Czy nie? Nie mogę chyba. Ty, ale chyba rzeczywiście nie mogę nim polecić. Ale patrz, chwilowo nie strzelaj. Oj, znowu kanon! O, no jak? Jedzie. Jak nie jesteśmy przygotowani jedzie. Na kanony? Co to ma być, jedzie. Panie? Dobra, włączam. Dobra, jest samolot. Rzucaj, to tak. Strzelaj. Mamy amunicja jastrzębi. Lecę gdzieś tam. Dobra, poleciał. Rzucaj. Oj. Co? Nie trafiłeś? Samolot musiał zawrócić, bo zniszczyli go flakami i to tak łatwo zniszczyli go flakami. Widzisz? Ale nas zaskoczył, że tu działo sobie odpalił na takie te... Dobra, już tam możemy postawił ulepszy. Laser z ciekawości. Może Anusz nas tu uratuje laser, tylko żeby... Żeby czekaj, działo tam nas... na górze coś było, a coś już teraz nie ma. Mortar jeden zniknął. Wiesz, ale może ziemniaki by musiały wrócić do gry. Gdzie są ziemniaki? Ziemniaki wszędzie, kurczę. Dawaj. W sumie, po co nam dwa lotniska, tak na dobrą sprawę teraz sobie myślę? Żeby strzelać częściej. Ale nie mamy i tak więcej amunicji. Animucja. Zrzuca wiele bomb. Zrzuca bombę zapalającą. Pawio.
No to ja wolę ale faktycznie bardzo wolno. No. Ktoś nie, chyba jedno lotnisko. A mamy aktywne te kolektory zasobów, mają większą produkcję, odpalam, nie? Może się przyda to do czegoś. Mamy i tak full. Nie, snajper nas załatwił. Ty, ale to my musimy coś tutaj. To chyba nie tylko snajper. O, wiesz co? Coś, no właśnie, unit, to nagle rakietami jakby chciał do nas lecieć. Dobra, mamy nową amunicję. O, dobra, flaczki lecą. Znaczy, no kurde, ale flaczki, to chyba... co tak mało strzału, flaczki? Oj, leć, oj, samolot, oj. No nie! Czemu? Chciałem zaskoczyć go, już nie mogłem... Teraz. Co no. Za najgorszy moment? A to patrz, to mogą go rozwalić jednak, nie? Co za najgorszy kurde. Moment, jak to ładnie brzmiało, nie? No na, dobra, gdzie no jest mój laser? Moment. A jeszcze się buduje. Okej. Okay. Ja tu już wszystko umacniam. Zostało mi tylko jeden mortar. Jak ja mam go męczyć jednym mortarem? Dobra, słuchaj, oj, to skoro nie został mi żaden mortar. Aha. Oj, co? O kurcze, to chyba koniec. Oj, nie, dobra. Jak on się dorobił takich rzeczy? Jak to jak? Normalnie. Dobra, czemu koniec, nasze flaki nie działają? Czyżby za dużo było przed nimi tam tych bram? Nie wiem. Może ziemniaki usunę. O dobra, on sam usunie. Wow, ale nas nawala. Jest gotowy ale. Samolot? Czy jest już gotowy? Nie mamy gotowego samolotu. Kościu, tam laser budujesz, a laser nie jest w ogóle ochroniony. No on był ochroniony przed chwilą, ale ten laser... O cholera. Dziękuję. Ten laser musi wystrzelić teraz. Żebyś wiesz, żebyś nie zablokował strzału z lasera, bo to jest nasza jedyna szansa. Dobra, strzelam laserem! Dobra, strzelaj! Wow, patrz jak energię odciąłem mu. Energii. Dobra, stawiam. Nie wiem, czy to wystarczy, stawiam. Żeby... Wiesz co, dam jeszcze tutaj. Cyk, to ładowanie. Ten laser jest całkiem nieźle chyba ustawiony. Oj, tylko żebyśmy przetrwali ten ostrzał. Ale ziemniaki dają radę. Ziemniaki dają zaraz radę. Będzie... Jest amunicja. Samolot. Koła. Dobra, puszczam, tylko jak go... Amunicja strzębi, jak to puścić? Czemu tu normalnie. Jest cały... A, to jak za nisko lecę, to też jest źle. Bo mam taki wykrzyknik. Tam jakaś kreseczka miała się niby pojawiać. Fort płonie. Czekaj, tu muszę lecieć. No nie zestrzel... No nie! Nie jesteśmy w stanie poszło. Z jego flakami tak przejść. Muszę laserem... Czekaj, ale czemu nie odnawiasz przodu? Przód musi zostać odnowiony. Bo ja go niszczę, znowu mu te kominy, to kurczę. Ty. O Jezu. No muszę niżej atakować. Trzymaj się, forcie biedny! Więcej ziemniaków nam, ale powiem ci, że ten laser jest w stanie nas jeszcze uratować. O, albo i nie, albo i nie! Dobra, brońcie! No czemu? Ale nie strzelają w ogóle te flaki, no właśnie, głupie. Flaki nam nie działają. Dobra, cyk, ja też. Ładnie mu tam Chociaż. No, to nie jest takie głupie, nie? Laser, daj ostatni strzał laserem. Może uratuje Maria, sytuację. Oj. No to chyba tyle. No to tyle, to jeżeli chodzi o ostatni strzał laser. Aha, świetnie. To co? Ale dobrze, bo drugie lotnisko dałeś, więc może jakby udało się... Dobra, spróbuję amunicję do gromów, nim jeszcze nam snajper tego nie zestrzelił. Może dolecam jakiś... Co to no nie poleciało? Ma szans z flakami. Samolot. Kurde. Ale z flakami nie ugrasz. A może nie podoba mi się to coś na początek jemu, nie podoba mi się to, że flaka. Tak celują w nas tego, nie? Tak, tym część. Dobra, wal tu laserem. Cyk! O, ja howitzerem mogę walę. Spaść. Wal howitzerem. Wszystkim, co mamy, wal. Lecę, cyk. Znowu ładnie, tam ale kurczę... Chociaż, tak kurczę, ładnie się tam przebija. Nie podoba mi się ten laser, który tak do nas celuje. Bierzemy się jakimś metalem, to chcemy obudować albo coś? No zobacz, że ja obudowuję wszystko metalem teraz. Czekaj, zrobimy jeszcze jednego mojego ulubionego howitzera. Zaraz wystrzeli, to tyle, spokojnie, co będziemy mieli do obronimy się przed tym. Dobra, obronimy to ja przed ładuję tym. Laser. Trust a laser me. Szło jeszcze ulepszyć jakoś, czy nie? Oj, nie wiem. Laser? Chyba nie. Kurczę. Ale zobacz jaka obrona, spójrz, pancerna. Zobacz ile metalu mamy. Nie idzie ulepszyć laserku. To przydałoby się postawić to co jeszcze stawiamy, jeżeli nie laser, to chcesz jeszcze howitzera jakiegoś? No oj, jest howitzer. Co, jakaś rakieta, nie, atomówka do nas, ale dobra, udało się, w końcu się odpaliły te. Flaki zadziałały kiedy powinny, nie? No, nie wiem. Kurde, tylko, bo panika. Mam, weź puść samolot, zobacz czy twój doleci, nie? Jak to mój? O, jak on w ogóle stoi ten samolot? Czekaj, no. weź popraw... Czekaj, nie puszczę jeszcze samolot... Aj, no nie, tak. Jezu, co to było? Nie mogę strzelać, nie ma amunicji, wszystko jest jakiś error. A wy zobacz, może musisz prawym. Coś tam walnęło tak głośno. O kurczę, ale to tyle, co? Wow, jakie to jest mocne! No, dobra, bo zaraz ja twoje... Ja też mu odpowiadam. Howitzerki się. Cyk, też mu leci w głowę, no. Cyk. Ogień za ogień. Zrobiłeś mu coś chociaż takiego potężniejszego? Nie wiem. Ja ziemniaki tu dostawię przed lotniskiem, może one nas uratują. Ja odbudowuję. Stawaj ziemniaki, ja muszę odbudować naszą obronę. Dachu.
Jakbyśmy to jeszcze wygrali jakieś cudem, to by było piękne. Ambitnie. Ty, no, możemy jeszcze postawić, wiesz, jakieś tam obrony były. Oj, co? Nie, patrz, tą puścił! A dobra, zniszczyliśmy to, czyli idzie zniszczyć. No to, oj, coś ci zniszczył, jakieś działo chyba. A nie, tego, flaczka. Oj, to flaczek trzeba odbudować szybko. No, chcę postawić, wiesz, właśnie. A, dobra, okej. Okay. No, wiesz, ten dół zabezpiecz, kurczę! Lotnisko zabezpiecz nam. Uwaga, uwaga, no już nie ma lotniska. Oj, nie ma nas. Okej. Dobra, to musimy to powtórzyć, nie? Okej. Poszło. Czekaj, jeszcze żyjemy. No jeszcze dwa reaktory. Jeden pływa, czekaj, buduj na nim. Coś. Czekaj, coś. Wiesz co? Chyba idzie na dobicie. A nie, jak ominęło! Ty, ale ten drugi reaktor działa jeszcze. Ten drugi jeszcze działa, jeszcze pływa. Jeszcze gramy. Ale jaki tam był strzał? Oj, zbuduję coś. O, już zbuduję coś. Gdzie? Próbuję przynajmniej. Oj, chyba. Nie mogę. Chyba już nie wystrzelimy. Nie mogę zbudować tak już. Pięknie na dno to idzie. Naprawiamy. Kurde. Ale jest do zrobienia, tylko. Jaka jeszcze atomówka tam zawarwalnęła w jakiejś reszty. Jest gość do zrobienia. Jak on się to rozbudował w ogóle? No ładnie. A może nie jest do zrobienia? Może ten trudny to jeszcze za szybko? Nie, damy radę. Ale słuchaj, zobacz, on miał radę. Jednego flaczka i tym jednym flaczkiem bronił się przed samolotami, no. Wydaje mi się, że flaczek może był za bardzo obunkrowany, że on nie chciał tak działać. No, chyba tak. Chyba tak. On miał tyle... Ile on miał amunicji pod koniec do lotniska? W ogóle nie korzystał z tych samolotów. Skubaniec. No, ale ładnie się tu rozbudował, faktycznie. No. Czego nam zabrakło? Może za mało go męczyliśmy? Wiesz, co nam by się przydało, to działo takie do męczenia go? No przede wszystkim to, potrójne. Żeśmy on strzelił w nas tym. Tak, no, bo tak, zniszczył nam orbitalne. To mu zniszczyliśmy, no. Mhm. Słuchaj, bo wiesz co, mi się wydaje, że myśmy po prostu nie zainwestowali w te nowe działka. W ogóle nimi nie strzelaliśmy, tak jakieś howitzery. Znaczy, no, wierzyliśmy w samoloty, ale samolot niestety... Trzeba puścić te takie właśnie wybuchowe zamiast howitzerów. Mam taki plan, że może na to spróbujemy polecieć. Dawaj. Dobrze. Rewanż. Rewangę. Tylko czekaj, tutaj ustawię podglądy. No teraz już dobrze jakby wyszło, nie? Nie no, mówiłeś co? Co mówiłeś? Trzy próby? Że u ciebie zobaczymy, jak finał tego wygląda. Dobra. Czyli zrobiłeś spoiler, rozumiem, okej. Okay. Tak, nie, to Nostradamusa zrobiłem, nie? A, dobra, to ja się zajmuję oczywiście dołem. Przyszłość, ja ustawiam tutaj te nasze kamerki, żeby widać. Może ale nie były ulepszone te doły, nie wiem o co chodzi. Czekaj, tu może jakieś ulepszenie ulepsza rzeczy samo automatycznie? Nie ulepszały dobra, żadnych. Ale ja bym do flaczków już ustawić ten, czy warsztat zwykły, albo warsztat, aha, bo ty jeszcze się bawisz tam. Już. Znaczy jeszcze jeden, ale no to już przeżyjemy. Bo nam się warsztat przyda, nie? Żeby tak wybudować. I samolotem trzeba do niego jakoś szybko puścić, ale nie zwracam uwagi na początku, czy mam ten wykrzyknik, czy nie. I może tego, może fabryka po prostu... jest potrzebna jak najszybciej, z tego co widzę. Fabryka czy warsztat? Warsztat najpierw i tak musi być, a potem fabryka. Musi być warsztat albo zbrojownia, żeby postawić nie, fabrykę, nie? Chodzi o to, że chciałem postawić, nie? A to... A! Dobra. A, to sorry. No to buduj górę. Coś. Buduję górę. Kominki będą. Do you wanna komin? Nie wiem, czy potrzebna nam taka wysoka... Albo dobra, potrzebna wysoka nam taka góra. Tak, za dwa piętra daj. Za dwa piętra daj, żebyś... Co to? Coś poleciało na mnie? Chciałem ryby spłoszyć, nie? Dobra. Ja tutaj zabezpieczam takie standardowe, takie budulce. Dobra. I ile? Trzy kominy? Trzy przynajmniej, ale weź ładnie te kominy stawiaj, no. No, ale ja chcę jak najdalej od wroga, nie? To jak najdalej od wroga. Rakieta i flak, dobra, czyli musimy zbrojownię jeszcze postawić. Dawaj, energia. No. Cyk. Ej, no dobra. Gdzieś to mi przepadła energia, dobra, jest komin, okej. Słuchaj, jest to będziemy starali się stawiać te, może to taki, próba na węzeł uzbrojenia, co ty na to? No, byłbym na węzły uzbrojenia. Potrzebujemy zbrojowni. A to różowa, to do flaczków też, nie? A już mogę, mogę mortary. Ja myślę, że powinienem go już od początku męczyć mortarami, póki on jeszcze tam nie ma dobrej obrony. Mortary są zawsze takim okrutnym przeciwnikiem, nie? Tak, szczególnie na początek. No. Znaczy w ogóle nie męczymy go, weź żadnymi tam strzelcami, ani żadnymi snajperami, może to też jest błąd? Kopułę energetyczną masz gdzieś jakiś zamysł? No on miał wtedy, tak widzieliśmy tych kopuł trochę, więc może... Nie, miał kopułę. Może na dziobie, nie? Tak, tylko czy ona będzie bezpieczna? Stawiaj, a my ją postawił tu, tylko czy jej nie trzeba jakoś zabudować lepiej? Tutaj? Znaczy już jedna powstała tam, to po co druga? Aha, to jest... Sorry. Myślałem, że to jest strzelec.
chodzi mi bardziej kwestia, czy tej kopuły nie da się jakoś zabunkrować, nie? Żeby ona tam ładnie była zastawiona. Rozumiesz? Ciężko powiedzieć. O, już coś strzela, ty! No nie, to odpowiedź na nasze te... Odpowiedź na nasze murtarki, którymi go męczę. Okay. Dobra. Ej, no jest... już nas tutaj... Nie, to murtarki. Okej. Chłopak. Wciąż murtarki. O, ten szczupak. Aj, ale kopuła mu... Kurczę, ta kopuła też działa na mortarę, no. Kto by pomyślał. Mm-hmm. Dobra, ale to ja będę go męczył. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Może za męcz. Szybko? Męcz typa. Odpalaj ja kopułę, dziado. Ale on tu sobie radzi. I prócz tego, 1, 2, 3. To może jeszcze 4, jeszcze czwarty mortar. Z czterema mortarami jeszcze nikt nie wygrał. Na pewno. No. Zdecydowanie. O! Coś tam... A nie, to się... Kurczę, ale ta kopuła za dobra jest na mortary, no. Ale to kopuła co jeszcze? Kopuła za dobra na mortary? Niszczymy jedną kopułę, bo ja bym był za tym, żeby ją jakoś obudować, mimo dobra, wszystko. Dobra. To czekaj, tylko ten może... Ob... A, nie mamy... Mamy kasę. Ten bym obudował. Flaków nie mamy żadnych jeszcze. Halo? Co jest? Flaczki. Co? No, no to kto tam flaczki odpowiada? Dobrze, jestem już. Mortarowy pan. Pan mortarowy? No. Jeszcze tu muszę cyk. A jakaś tak amunicja jest potrzebna, żeby strzelać no. Tym, tak? Z, aha, tak. Z tego? Działo zależy, pokładowe. Co tam budujesz. A zwykło, nie, działo pan... chyba nie potrzebowało amunicji. Potrzebuję, nie mogę strzelić tak po prostu. Opatrz, dochodzą mortary pierwsze. Czyżby się wykosztował? Laser orbitalny nie. Działo pokładowe, jedna lufa. Aha, to można... Dobra, potrzebam surowca. No. Dobra, upgrade'uję to powoli. To może postawimy drugą. Ja go tak męczę. Ciekawe, ile strzał takiego... gościa z karabinu go kosztuje. No, o, powiem ci, że zaczynają dochodzić te mortarki. Zaczyna go to męczyć. Dochodzić. Bardzo dobrze, no. Cyk, cyk. Chyba go nie stać na strzelanie. Biedak. Ciekawe, ile strzał z tego. Ile strzał z tej kopuły, jaką sobie tworzę nad sobą, nie? Ile to go kosztuje jeszcze? Pewnie sporo. No. Aj, się rozbiło. Nie wiem, ile to potrzyma. Nie wiem, ile to przeżyje. No. Mamy już warsztat ulepszeń, bo ja bym może ulepszył część tych mortarków? Mamy, warsztat ulepszeń jest na dzień dobry, halo. Dostaliśmy go przecież na dzień dobry. A, no to mogą od razu ulepszyć. Ja tu flaka postawię jeszcze jednego, nie? Żebyśmy dobra, a ja go flaki. Trochę tam męczę. Oj, ale pod kopułę mu wjechało, ładnie. O, jak to ulepszymy, okay. Szybko były gotowe. Tylko teraz tak, czy to nie leci? Tylko wiesz, uważaj, żebyś mi tam w ten nie wjechał, nie? Co? O, oj, uwaga, a to jest chyba flak. Z czego? Uwaga. Cyk, o tak! I patrz, jeszcze ładnie nam to! Ale to dobrze tak. Wjechało! Ale... O, oj, ale mam odpowiedź! Ale mam odpowiedź! Czemu ta kopuła znowu się nie odpaliła? Tego nie rozumiem trochę. No, kopuła chyba nie chroni przed takimi rzeczami, ewidentnie. No. Znaczy nie wiem, no tak zakładam, tak? No. Go pomęczę tutaj mortarkami. Dobra, słuchaj, na razie nie mam czym strzelać, więc tam coś zrób, żeby można było coś. Ale w sensie, coś zrób na zasadzie, że męczyć go, czy jak? Nie wiem, no to jakby, coś jakby jakieś lepsze... Oj, coś leci do... Co to takie czerwone? Dobra, ale kopuła nas uratowała. O, kopuła! O Jezu. Ale to dobrze, jakby ta kopuła przetrwała. Może trzeba ją jakoś jeszcze chronić, zabudować, nie wiem. Nie wiem, na razie jestem bezbronny, znaczy... W sensie... Mam... Oj. Mamy jakąś... A wiesz co? Dobra. A nie, po co ja odpaliłem jak ten... Mamy jakąś amunicję do samolotów, czy nie? Nie wiem. W ogóle nie inwestowaliśmy w nią, tak? To zrobimy. No. To można czekaj, nie by mogę było coś... O, dobra. Dobra, ja już od... Oj, coś straciliśmy! Oj. Flaka. Chyba snajpera odpalił. No. Dobra, odbudowuję flaka. Chcę mi męczyć tych, kurczę, gości, mortarowców. Tamtych. Dobra, słuchaj, ale nie ma co... Nie ma co, lecę. Uwaga. Samolotem? Cyk, a z tym, dobra, bardzo dobrze. I no, ja mu idealnie uwaga. Jeszcze te walnąłem. Mortarki, patrz, jest dobrze! Leci. Jest szansa dla nas! I oj. O, tam to przeleciało. Ale to. Coś... Ale czekaj, czemu... A nie, to jest dym od nas. Myślałem, że on nas zadymił. Oj. Ale wiesz co, bardzo dobrze zbudowałeś tam na początku. Weź jeszcze raz to odbuduj. Ten aha, na dziobie, to no co tylko wymyśliłeś. Czy zdążymy, nie? Bo to jest, dawasz, wiesz, zaraz snajper walnie. Dawasz. Oj, zapomniałem o belce. Dasz radę. Zdążysz. Belka. Dobra, to będzie tak chociaż. Dobra, uwaga, jeszcze jeden strzał, tylko trochę niżej. Uwaga. I cyk! Leci! A mogę czekać, mogę tymi, ale ty... Wow. A nie, kopułka. Jak się obroni! Nie, straciłem! Straciłem co dwóch straciłeś? Mortarowców! Najważniejsza część dobra, naszej faktycznie. Ofensywy poszła. Ale czemu mortary stracili... Oj. Odbudowuję mamy coś tam na rakiety? Co, na rakiety? Flaczki.
Tylko, a, no właśnie. No, bo słyszę, że on chyba puszcza rakietę, nie? Tak. A niech se puszcza. Strzał numer dwa. O! Leci. Dobra, w dobrym momencie nawet. Bo ojoj, zniszczył. Ojoj, ale ma dużo tak tego. Niewiele zabrakło. Ojoj, ojoj. Wiesz co? No. Samolot może jest gotowy, to zobaczę. Oj, dobra, a tu wszędzie ten samolot jest, ale wszędzie, wiesz co, powiem ci, że wszędzie samolot jest taki, że uwaga, uwaga, nie strzelaj. Dobra, oj, za szybko. Leci samolot, może doleci, może doleci. Co on zrobił? Dlaczego nie trafiłeś nim? Dlaczego z nim no, nie trafiłeś jak puściłem, trzeba? No ale puściłem najniżej jak się dało. Wcześniej była informacja, taka uwaga, że nie można. Znaczy w sensie, że można, ale jest taki wykrzyknik. Chyba, że ten wykrzyknik oznacza leci, co innego niż myślałem. Oj, a czekaj! Weszło! Patrz jak weszło! No. Dobrze. A co oznacza ten wykrzyknik? To może ten wykrzyknik znaczy, że dobrze leci samolot, a ja uznałem to, że ten wykrzyknik to jest, że źle leci. Ja jeszcze się nie ogarnąłem w tych samolotach, ale tam mówili, że no to ja na też nie, ale... nie trzeba zwracać uwagę. Dobra, lecę kolejny strzał. Dobra. Ojoj! Puszczę niżej on teraz. On trzyma! On ma teraz trzy... O, o! Coś doleciało do nas. Samolot poleciał niżej, ale niżej też nie wali mu. No nie da rady z tego lotniska zrobić tak, żeby to działało, no. Nie rozumiem tego lotniska znowu. No, no, trochę to jest takie strasznie nieintuicyjne, nie? Oj, jak się odbił... Nie, odbił się na mojego tutaj mortarka. A strzelam. Tak dobrze szło. I ulepszam, dobra. No. I strzelam. Oj, on do nas też strzela. Nie wiem co trafi, ale lecę. Kolejne pociski. To ja i wejdzie! Weszło, ale to niewiele zrobiło, że weszło. Czy to lotnisko nasze ma w ogóle sens w takim układzie, jeżeli ono nie jest w stanie oddać? Ale to pytanie, co jest nie tak z tym ogniskiem? Ja nawet nie mam czasu nawet sprawdzić, co jest nie tak. Z lotniskiem, sorry. Znaczy, jak jest to na poziomie takiego, że może strzelać, no to... No. Wiesz co, może tu flaczka. Mamy w ogóle jakąś kopułę ochronną? Mamy, ale ona chroni w ogóle coś czasami? Coś tam raz ochroniła. Oj, oby teraz się flaczki? Odpali. Odpala się. Oj. Nie! Ta kopuła strasznie średnio działa w taki sposób. Znaczy zależy gdzie ona tam ustawiona, nie? Coś jest to z nią nie trzeba tak. Jeszcze jedną kopułę ustawić, gdzieś tam niżej. Czekaj, bo jesteśmy kompletnie niechronieni, jeśli chodzi o moje super bronie teraz. To strzelam nimi. Strzelaj. Lecę raz i lecę drugi raz. Nie wiem, gdzie poleci, strzeliłem ślepo. Dobrze, idzie ładnie, a i kopuła, ale wiesz co? Ajajaj, pod wodą nie działa niestety. Co nie działa pod wodą? Mamy jakieś flaczki w ogóle? Tak jakby... Mamy dwa, cały czas. A, są dwa, okej. Okay. Wiesz co, ja tam na górze postawię może kopułę, bo wiem, że tam jej brakuje. A jeszcze raz spróbuję samolot. Jak on ma... A czekaj, tam było jakieś... Nie. O, bo jak dałem je za nisko, to jest uwaga, nie. Flaczek zszedł. Czekaj, cyk. No jak on ma strzelić ten samolot, żeby to zadziałało? Nie wiem. Uwaga, dobra, uważaj, wiesz co? Uważaj, no. Strzelam. Strzelaj, raz, ale weź sobie zobacz... No. Dwa. Leci. O, leci. Aj. O, zamiana. Nie, on też leci. Pocisku. Kopuła, dobra, no działaj! No fajnie, że kopuła się odpaliła. Nie no, dobra, słuchaj, trzeba odnowić, odbudować. No, ja gdzieś kopułę drugą postawię tutaj z tyłu może lepszą. Odbudowuj tam tą... Spróbuj sobie strzelić z lotniska i może ty zrozumiesz o co chodzi, że dobra, nie działa, nie? Zostawiam się ten przód, lotnisko, ale dobra, tam spróbuję. Spróbuj strzelić. Oj! Dobra, nie ma już naszej tej... Dobra, to tam najwyżej spróbujemy raz jeszcze. Cyk, leci. Leci. Wszystko poleciało. Weszło. Weszło ładnie i... O, ładnie, ale uwaga, atomówka w nas, oby flaki. Oho. Dobra, poszły. Ale ten, no strzel sobie z lotniska, nie? Zobacz jak dobra, to wygląda. Okej. Nie będziesz wiedział, na czym jest problem. No bo tak to mam... Dobra, no puściłem za nisko, nie? No i nic. No bo to jest za nisko. Strzela w nas nisko. No. Oj. Wykminił sobie, dół trzeba ulepszyć, dół trzeba usprawnić. No. Masz na kolejne lotnisko ten. Nie rozumiem lotniska znowu. A jak dasz za wysoko, to będzie, to on też przeleci nad tym, nie? A może jakiś inny rodzaj amunicji jest potrzebny albo coś. Za nisko masz informację na żółto, że jest za nisko. To nie czaję. Dobra, mogę... A ty masz działa wycelowane czy nie? Albo dobra, tak. To ci uwaga, nie lecę. Cyk. Oraz... Chwilowo jakby się uspokoił nawet. Powiedz mi jak doleci, oj, bo nie oj, patrzę. Oj. Coś tam, część doleciała, część nie. Nie wiem jak to w sumie się zakończyło, bo... Bo co? Też go męczyłem. Możemy zbierać surowców więcej. Dobra, odpalę. Męczę zbieranie surowców. Dobra. Ale chwilowo jakby się uspokoił, co trochę mnie martwi, nie? Nie, on się nie uspokoi. Nie martw się o to. No.
Jakby tu trzeba go męczyć cały czas. Ja trochę z magazynów dodam, bo widzę, że niedodany. Ja mortarki moje odpalam, patrzę, czy wszystkie dobrze chodzą. Oj, ten by trzeba było dalej. Oj, dać. Oj, oj. No jak on flakiem jest w stanie, kurczę, tego dał? Coś tam strzeliło. Mortarowca. Uwaga, ja muszę chyba ziemniaki dodać naszym. Cyk. Ładuj, ładuj. Oraz... uważaj, bo nam się cała łajba tam trzęsie. Oj, nam te. Cyk. Dobra, nóg wiem, poszedł. Się trzęsie. Patrz, co? A to byś musiał wyżej dać. Czemu zdecydowanie. Nie mówisz, wyżej. Ale wiesz co, ładnie trafiło mu w dno! Może niekoniecznie musisz wyżej. Czekaj, czekaj, ładuję w nas znowu. Kurka, no. Co to za dźwięk? Ja chcę go do remiksu. Do szamp chcę go. Kurczę, jakby zrobić jakoś ładne grodzie, ale nie zrobimy ładniejszych grodzi, chyba że też nie. Bo jest dla samolotów szansa. Widzę, że jakby dać go tu wyżej, akurat czekaj, poza na górze jeszcze potrzebujemy straciliśmy jednego... tego. Czego? Straciliśmy kopułę jedną, muszę. Dobra, ale to jedno, masz tam dwie jeszcze. No, no, ale na wszelki wypadek odbuduję. Dobra, kij. Robię coś chyba, dziwnego, chyba, że bez kopuły będziemy w stanie, nie, uwaga, nie jesteśmy w stanie wyżej. Wyżej. Cyk. I... pyk. Dobrze. Takie oj, oj, ale kopułę ma, ale się wymieniły te... Dobra, dobra, wjechało mu jakieś coś na środek. Rzeczy. Ale kurde, jaka wojna. No. Ale wciąż to jeszcze za mało. No oj, atomówka idzie w nas, atomówka idzie, ale dobra. Flaczek też ładnie tu zadziałał. Dlaczego oni celują nam tutaj? Nie wiem. Dobra, trochę umocniam to. Cyk. Kolejna atomówka w nas idzie, ale zniszczył sam sobie atomówkę. Puch, dobrze, akurat strzelał w mortary. Się zastanawiam z tym lotniskiem, czy dałoby radę na szybko je jakoś poprawić. Ale co jest nie tak? Może mamy... Dobra, uwaga, lecę też, strzelam w niego. Cyk, oraz... O, ładnie, ładnie. Pyk, i leci. Poszła kopuła, ładnie, ale się przebiło tam trochę rzeczy. Aj. Oj, 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 tu obronię. Ale może obronię. Jakby... Oj, też leci. On, atomówka w nas... Oj, oj, co tu oj, się oj, dzieje? Oj, 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 odpadło. Oj, dynks, oj, dynks odpadł. Oj, no. Na prawej dynks, zostawiam a wiesz co, dynks. Może dam radę samolot puścić mu bez dynksa. Zaraz, no, czekaj, 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 szukaj, szukaj. Tylko nie bąka. Dobra, poszedł jakiś, no, najniżej jak się dało. Dobra. Niżej się, oj, ajajaj, akurat musieli rozwalić. No, odbudujesz dynksa w międzyczasie, ja spróbuję wysłać. Ja mam odbudować dynksa? No, odbuduj, ja samolot wyślę w tym czasie. Dobra, odbudowuję dynksa. Leci samolot, może tym razem wejdzie. No czemu on akurat, jak mógł lecieć, to nie wleciał. Dobra, dynks odbudowany. Nie mamy kopuły przez chwilę, muszę kopułę postawić. O kurde, dobra, już stawiam. A, ty stawiasz. Już też postawiłem. Cały czas tam w laser trochę. Dobra, słuchaj, strzelam. Może coś wleci akurat w twarz. Ja będę go męczył motorkami tutaj jeszcze. Cyk, i... O, atomówka idzie na nas, ale dobra, ładnie przeszło, przeszło. Dobrze, i jest... ładnie, jak wszedł mortar! Ładnie, ale to był... Ładnie. To był mortar, to był tak mortar piękny mortar z tego wszystkiego, no. Mortar jeszcze go day. Innymi płoniemy, mortarami... Płoniemy! A płoniemy, no właśnie, to trzeba uważać, żebyśmy z tej radości sami się nie rozwalili. Właśnie, flaczek kolejny, bo trzeba odbudować flaka. Jeden flak strzedł. Kurczę, tu jest znowu za nisko, no. Dobra, wiesz co? Ale jakby, jak z tym strzałem stoimy? Już puszczam strzały, za chwilę będą szły. Czekaj, a słuchaj, a może tak jeszcze? Uwaga, uwaga! Ładuj strzały. Cyk. Ale mu chyba zniszczyłeś tego, ale bo strzelał tym. Dobra, lecą. Oj, nie! Mortar. Ale to jeden pocisk. Weszło? Ale i tak ładnie. Biło ładnie tam trochę. Coraz lepiej. Ale nie wiedziałem, że mortar może w pocisk wjechać, nie? Może. A może, wiesz co, może trzeba zrobić tak, żeby to strzeliło tak od góry, żeby to był spadający wjechał jakiś. Mortar. Jest dobrze. Musimy po prostu więcej tych strzałów tam dorzucić. Jeszcze laser do tego. Dobra. Myślę, że całkiem dobrze nam tutaj ta obrona teraz weszła. Oby, oj, oby. Cicho, za wcześnie powiedziałem. Nie no, ale ja zobacz, tu tyle metalu nawaliłem, że oni nie są w stanie się przebić na razie. Oby, bo to jedno działo to tam ma taki trochę uwaga, słaby punkt. Uwaga, no. To nie strzela jeszcze z mortarów. Aha, nie, czekaj. Naprawię, nie strzelę drugim, nie strzelę drugim. To czekaj. Strzelam drugim. Leci, dwa razy trzy. I... Zgaśnie kopu... Oj, ale tam wbiło w środek. Flaczka stracił, ale ma odkryte działo. Coś tam stracił. Kurde, dobra. Ale ile tak trzeba go nawalić. Dalej męczę go mortarkami, wyłączam mu... ale przeleciał to ładnie. Wiesz co? Uważaj, to twój. Kurczę, tak, akurat atomówka, ale ładnie. I tak uratowaliśmy ładnie, się dobrze, coś tam no, zdjęło. No tak ci powiem, że trochę jakby miał panikę u siebie, nie? Taką dobrze, większą niż u nas. Niech panikuje. Widzisz ten laser na górze, jednak trochę go też trochę oj, kolejna atomówka. Dobra, uważaj, oj, działa! Oj, no nie, flaki flaków się nie mamy. Jeden jest. Jeden flak. Spokojnie, jeden jest. Dobra, odbudowuję. Uwaga! Ale mamy działa, no to strzelaj z dział. Czekaj, dobra, czekaj chwilę, bo akurat kopułem. Nie mogę, już poszło. Dobra, poszło dobrze. Ale poszło idealnie, wszystko, idealnie! Wszystko idealnie! Ale to ładnie wyglądało. Teraz laser. Teraz gdyby laser był, kurczę. Jest laser?
Jest laser. No to ładuj laser. Jest. Ajajaj, ale mu posmyrało po tym działku, nie? To... O, a wiesz taka, co? Taka cisza się zrobiła wiesz jakaś. Co? Może... Czekaj, dam najniżej jak się da. Czekaj chwilę, nie... No. O, sorry. No dobra. Dobra. Chciałem wodę. To jest najniżej jak mogę, bez informacji o tym, że jest... Oj. No i... Kurna. No i nie może, no a jak puszczę niżej, to on zrobi odwrót, nie? Zbagowały więc... się. Uwaga, dobra, męczę go jeszcze raz. Czekaj, puszczę, czekaj, czekaj, jeszcze nie sorry, 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 sorry. Każe jak no to no... zakończy jego żywo. Oj, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Lecę samolotem, a jak lecę niżej, to bomby nie zrzuci, nie? No to jest bez sensu. Czemu? Nad nim bomby chodzi? Nie zrzuca, pod nim bomby też nie zrzuca. No o co tu chodzi? To co jest, jaki jest problem? Bo nie rozumiem. O, o, to o, u niego, czy u nas? Tak, tak, u niego, u niego. Dobrze. Nie wiem, może, nie wiem, może cel nie ataku wiem, musi być poniżej lotniska, czy coś. Tam jakaś kreseczka mówili w komentarzach, że jest jakaś kreska, która... Widziałeś tam... jakąś kreskę? Nie, dlatego mówię, że w komentarzach widziałem o jakiejś kresce. Trzeba patrzeć na jakąś kreskę. To co? Słuchaj, tego... no to ja już mam... Jak widzisz, strzelaj no to... sobie czymś, jak chcesz. Na 3-4 robimy? To, ale nie, bo laserem... Wiesz co, to ja strzelę tak tu laserem. O, aj, myślę... A, dobra. O, ale to pierwszy, strzelaj! To pierwszy, pierwszy! A, dobra. Hej, to drugi. No myślę, ja że... Oj, 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 ale on do nas też... Po... Oj! Zniszczył nam kopułę, więc wiesz, u nas też nie jest dobra, jeszcze czekaj, tak czekaj, czekaj, miło. Bo tak się cieszyliśmy, że no. Zaraz już po nim, nie? A tu... No, a dobra, żeby się nie okazało, strzelam howitzerem. Howitzer. Chwil... Dawaj howitzer. Howitzer. Dawaj cokolwiek. Cyk. Nie mamy... O, o, wyżej. Oj. Cholera, wyżej howitzer. My musimy szybko kopułę postawić, bo chwilowo jakby on wystrzelił teraz z działa, to my się nie bronimy w żaden sposób. Stawiaj. Stawiaj. Ja zostawiam ci ten dół, ja się skupiam na górze. Zamknij grodzie, napraw, ze złomu. Ze złomu. Ze złomu, na pewno ze złomu. Czekaj, zniszczę mu to działko, co tam na górze ma może. No właśnie, oj. O, kurde, prawie. Ale ty masz te mortary dobrze ustawione tam. No też. Trochę bliżej by mogły walnąć. Cyk, ale poszło. Raz. O, może to zniszczy działko. Oj, idzie, dwa. Aj. Weszło. Kurczę, ale to idealnie w działko. Oj, oj, wow. Oj, a my jeszcze bez kopu. A, dobrze. Dobra, a, nie, dobra, padło. Jest wysoko. Okej, okay, ale działa. Jest! Dobrze! Koniec! Mamy to! Koniec. Na hardzie! Ale to było! Co tu się działo? No muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście... To była wojna. No. To był hard, no. To było twarde tak, że aż po prostu... Aż się... Nie, wytnij to. No. Więc wracamy po przerwie, bo tu Staszek musiał wyjść na chwilę do kuchni. No. Jestem pewny, że tego nie wytniesz teraz. Dobra, okej. Okay. Jak wiem, będzie. Różnie, co on tam miał było. U siebie na pokładzie? Miał wszystko. Dlaczego ale... nie działają samoloty? Ale u niego też nie działały samoloty. Zobacz, ile on miał amunicji do samolotów i w ogóle z tego nie korzystał, nie? Czy jakiś jest bug, czy co? Przecież my, jak graliśmy wczoraj, no. Przedwczoraj... Raz poszło. To kurczę, raz weszło, nie? Więc... Wydaje mi się, że za nisko są te lotniska, ale to nie wiem, czy twórcy nie przewidzieli tego w momencie, gdy sami tę mapkę robili, ale trafiłem w moment, kiedy... O, i to mu chyba powaliło cały plan. Tak pięknie w łódź dostał. No ale to był weszło jeden z takich pięknych pocisków. Momentów, gdzie tam dostał w przód statku, czy okrętu, patrząc na to, że to wojenne tu, i no tak jedne. Się przychylił naprzód, nie? To była atomówka, jeszcze chcę znaleźć, o to chyba było z tym mortarkiem, jak tam idealnie po ataku wjechało, nie? Że te twoje dwa ataki i mortar na koniec. To było coś. Znaleźć i to chyba ten mortar, ja znalazłem. No i ten mortar tak pięknie wjechał, taka no, wisienka na torcie. Ten mortar wtedy, tak, no, to był taki taka wisienka na torcie, żeby tam, no. Zamknąć dobrze, temat. Ładnie. Teraz tak, jeszcze zobaczmy na szybko, ostatni reaktor jak padł. No ale te samoloty muszę zawiodły ci, się, to miał być ci tak... powiedzieć jedno. No? Ze wszystkich gier, w które gramy, nie wiem dlaczego, mamy 61 odcinek Forców, a nadal to tyle emocji dostarczy. Tak, i tak. Te samoloty, które po prostu próbują dolecieć nic. I nic nie było, no. I nic. No powiem ci, powiem pierwszy ci... reaktor ładnie tam wjechał też, no. Tak. Mi centra z lasera. Ale widzę teraz tego mortarka, który pięknie wszedł. Powiem ci, no. Że bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że nam poszło mimo wszystko. Dobra obrona, dobry atak, no. Dobra strategia, więcej działek. Pewnie tam dużo się surowca marnowało, ale to człowiek nie jest w stanie ogarnąć. No, mieliśmy też taką postać, która to ogarniała. No dobra, nie przeciągając, bo przeskakujemy już do Staszka, żeby na jutro przygotować kolejny odcinek, tak, kolejne tak. Ciekawe wyzwania. Jest plan, jest długi plan oj. Jest, o, oj, tak powiem. Oj tak, no, no. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle.
a także Staszek. Który wrócił z kuchni. Z zapalnikiem do kuchenki. Trzymajcie teraz morsem wysłałem wiadomość. A, myślałem, że to takie, wiesz, zapalarka, nie? Nie. Trzymajcie się. Hej, hej. Hej, hej.